A w dzisiejszym Klubotygodniku porozmawiamy o tym, czy to Iran rządzi w Iraku. Zacznijmy od przypomnienia sobie ostatniego kryzysu amerykańsko-irańskiego. Zaczęło się od bombardowania, które przeprowadziła proirańska milicja na terytorium Iraku. Bomby spadły na bazę, w której stacjonowali amerykańscy żołnierze. Zginął amerykański żołnierz. W odwecie Amerykanie uderzają na bazy tej proirańskiej milicji i doprowadzają do eskalacji konfliktu. Ta proirańska milicja, Kataib Hezbollah, mobilizuje swoje oddziały, swoich ludzi i przeprowadza marsz na Zieloną Strefę w Bagdadzie. Dochodzi do protestów pod amerykańską ambasadą, a nawet do zajęcia części tej ambasady. To z kolei wywołuje gniew prezydenta Trumpa i kolejny etap eskalacji. Ginie słynny już w tej chwili generał Sulejmani tuż po tym, jak opuszcza lotnisko w Bagdadzie. W odwecie już kończącym tę spiralę, Iran dokonuje bombardowań dwóch baz na terytorium Iraku, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. Jak wiemy, nikt nie zginął i to na razie ten konflikt zakończyło. Jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna. We wszystkich tych wydarzeniach przewija się Irak. Dlaczego to właśnie Irak stał się areną do konfrontacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem? Myślę, że część osób mogła się poczuć zdezorientowana. Pamiętamy Irak jeszcze z 2003 roku i następujących potem lat po amerykańskiej inwazji. Pamiętamy nazwy tych miast, Mosul, Tikrit, one często wracały w dziennikach informacyjnych. Pamiętamy obalenie Saddama Husajna i to, że nie znaleziono broni masowego rażenia, ale co wydarzyło się później w Iraku i dlaczego to on teraz jest w centrum nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie? Żeby to lepiej zrozumieć, zacznijmy od garści truizmów. W islamie występują dwa największe odłamy, czyli szyizm i sunnizm. Sunnitów jest więcej, prawdopodobnie około 80% wyznawców islamu, szyitów znacznie mniej. Jednak w niektórych krajach dominują, oczywiście przede wszystkim w Iranie, ale też w Iraku. No i teraz ważna rzecz, którą należy zrozumieć. Oprócz tych krajów, gdzie szyici dominują, są też bardzo istotną mniejszością w różnych innych państwach, takich jak Liban czy Jemen. I rewolucyjny rząd Iranu bardzo chętnie korzysta z tych mniejszości, aby na ich bazie budować swoje wpływy w krajach sąsiadujących. Tak dzieje się również w Iraku i tutaj na celowniku jest tam większość szyicka w Iraku. Początki wpływów irańskich wśród irackich szyitów sięgają lat 80., a konkretnie konfliktu zbrojnego pomiędzy państwem rządzonym wtedy przez Saddama Husajna, a rodzącym się państwem ajatollahów w Iranie. Od 81 do 88 trwają te starcia. W międzyczasie dochodzi do prześladowania szyitów organizowanych przez Saddama, no i część szyitów ucieka z Iraku do Iranu i tam na terenie państwa irańskiego z wsparciem irańskiego aparatu służb bezpieczeństwa, irańskiej armii, tworzone są irackie organizacje niepodległościowe, skierowane oczywiście przeciwko Saddamowi Husajnowi. Te organizacje odegrają bardzo dużą rolę po 2003 roku, kiedy to Amerykanie obalą reżim Saddama, one wtedy wrócą do kraju. Tę rolę znakomicie pokazują pierwsze wolne wybory w 2005 roku, które odbywają się na terytorium Iraku. Zwycięża Zjednoczony Sojusz Iracki, a w ramach tego sojuszu Najwyższa Rada Islamska, czyli organizacja, która powstała w latach 80. właśnie w Iranie, organizacja Badr czy partia Dawa, której reprezentant Nuri al-Maliki będzie później premierem Iraku przez wiele lat, od 2006 do 2014, dodajmy, postać również związana z Iranem i reprezentująca te wpływy Teheranu w Iraku. Jednak prawdziwą skalę irańskich wpływów w Iraku poznaliśmy dopiero niedawno, jesienią 2019 roku, kiedy The Intercept i New York Times opublikowały tekst oparty na dokumentach, które dotarły do redakcji z niewiadomego źródła, od informatora, 700 stron, raportów wywiadu irańskiego, rozmaitych telegramów wymienianych przez Teheran i jego placówki w Iraku. I z tych dokumentów dziennikarze wyłowili obraz tego, jak naprawdę kształtują się wpływy irańskie w Iraku, co pokazuje dobrze, że to Iran, a nie Stany Zjednoczone, wygrały ten wyścig o dominację nad Bagdadem. I to w przeróżnych sferach, zaczynając od gospodarczych, a kończąc na kręgach rządowych, ministrach, a nawet na premierze.
Warto też dodać, że kiedy ten premier, Adil Abdul Mahdi, podał się do dymisji, do Bagdadu natychmiast wyruszył generał Sulejmani, żeby zabezpieczyć irańskie wpływy w tym kraju. Niezależnie od tego, kto zostanie nowym premierem, ma on być wciąż w orbicie wpływów Teheranu. Na marginesie jeszcze jedna historia znaleziona w tych raportach, które dotarły do redakcji The Intercept i New York Timesa. Bardzo gorzka dla Amerykanów opowieść. Po 2011 roku i po wycofaniu się armii amerykańskiej z Iraku, CIA porzuciło w pewnym sensie swoich informatorów w tym kraju. Przestało im płacić, przestało ich utrzymywać. Do tych informatorów bardzo szybko odezwał się irański wywiad z bardzo też prostym przekazem. Słuchajcie, zostaliście bez pieniędzy. Jeżeli wyjdzie na jaw, że współpracowaliście z Amerykanami, wasz los nie będzie zbyt kolorowy. Może chcecie pracować dla nas. I w ten sposób Iran pozyskał znaczny procent amerykańskiej siatki wywiadowczej, przejmując nie tylko informatorów, którzy będą dla nich pracowali na przyszłość, ale też cały zasób informacji o amerykańskim uzbrojeniu w tym kraju, o wszelkich kontaktach, które Amerykanie mieli z irackimi przedstawicielami irackiej władzy, czy chociażby o metodach szkoleniowych, które były wobec tych informatorów stosowane. W związku z tym dosyć uprawniony wydaje się pogląd, że tak naprawdę na amerykańskiej interwencji z 2003 roku przede wszystkim wygrał Iran. Dlaczego Iran inwestuje aż tak dużo, żeby utrzymać kontrolę nad Irakiem? Powodów jest wiele. Po pierwsze, terytorium Iraku to naturalna strefa buforowa pomiędzy Iranem a jego największym regionalnym rywalem, czyli Arabią Saudyjską. To również najlepsze lądowe połączenie z takimi krajami jak Syria czy Liban, które są bardzo istotne w irańskiej układance na Bliskim Wschodzie. Oprócz tego chodzi oczywiście o zabezpieczenie losu szyitów irackich, czy chociażby, a może to również jest jeden z kluczowych powodów, zabezpieczenie bezpośredniego sąsiada przed ryzykiem powstania czegoś w rodzaju nowego państwa islamskiego. Przypomnijmy sobie, że to był właśnie ten moment, kiedy Iran bardzo mocno zaangażował się, głównie za pośrednictwem swoich proirańskich milicji, w stabilizowanie sytuacji w Iraku, notabene w tym wypadku razem ręka w rękę z Amerykanami. Oprócz tego warto wspomnieć o tym, że Irak w dobie amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi stanowi bardzo ważny wentyl gospodarczy dla Iranu. Umożliwia handel po pierwsze z Irakiem, a po drugie poprzez Irak. Dlatego interesy będą zawsze ściągały Iran do Iraku. Iran ma więc jasne interesy w Iraku i sporo sposobów, by je zabezpieczyć. Sposoby militarne, gospodarcze, wpływy polityczne. Dodatkowo po ataku na Sulejmaniego Amerykanie zostali poproszeni przez Irakijczyków już po raz drugi, żeby opuścili ich terytorium ze swoją armią, więc to naturalnie osłabi też wpływy amerykańskie. Czy w związku z tym Iran może spać spokojnie? Niekoniecznie. Jesienią zeszłego roku rozpoczęły się protesty społeczne, przede wszystkim przeciwko bezrobociu, złej sytuacji gospodarczej, natomiast szybko one przerodziły się w protesty przeciwko irańskiej obecności w Iraku. Palono zdjęcia samego Sulejmaniego, doszło do spalenia placówek dyplomatycznych Iranu w takich miastach jak Nadżaf czy Karbala. Doszło nawet do linczu na przywódcach proirańskiej milicji. Bardzo ważną informacją dotyczącą tych protestów jest to, że odbywają się one głównie oprócz Bagdadu na południu kraju, gdzie dominują szyici. To pokazuje, że większość szyicka niekoniecznie jest gwarantem mocnej pozycji Iranu wewnątrz kraju, ponieważ również wewnątrz obozu szyickiego, nazwijmy to w ten sposób, istnieją podziały co do tego, czy Iran wspierać, czy przeciwko Iranowi protestować. Muqtada Sadr, bardzo wpływowy duchowny iracki, który patronuje blokowi politycznemu, który wygrał ostatnio irackie wybory w 2018 roku, również wypowiada się bardzo głośno przeciwko obecności Iranu w Iraku. Iran znalazł się więc w bardzo trudnej sytuacji. Protesty społeczne odsunęły proirańskiego premiera. Zginął generał Sulejmani, który regulował sytuację w Iraku ze strony Teheranu. Wewnątrz samego Iranu narastają problemy. Problemy gospodarcze ze względu na amerykańskie sankcje, ale też problemy społeczne będące pochodną tych problemów gospodarczych. Protesty, które Teheran musi krwawo tłumić, co również osłabia jego możliwości działania w regionie. W związku z tym Iran będzie musiał w bardzo krótkim czasie zmobilizować się, by znaleźć zastępstwo dla Sulejmaniego i przynajmniej utrzymać status quo w Iraku, a to nie będzie łatwe. Jednocześnie skala irańskich wpływów w Iraku powoduje, że nawet gdyby do władzy doszedł tam nastawiony antyirańsko rząd, to raczej trudno będzie mu się szybko wyplątać z objęć znacznie większego sąsiada.
Są wpływy gospodarcze, są wpływy poprzez struktury wywiadowcze, są wpływy militarne poprzez proirańskie milicje, są wreszcie wpływy polityczne, których Teheran z dnia na dzień nie utraci. Coraz mniejsze możliwości balansowania tej przewagi Iranu będą też mieli Amerykanie, którzy będą zmagać się z brakiem legitymizacji dla pobytu swoich żołnierzy na terytorium Iraku. Prawdopodobnie już wkrótce to nastąpi. Iracki rząd poprosił Amerykanów o wypracowanie grafiku jakiegoś terminu, w ramach którego amerykańskie wojska opuszczą Irak. Dynamika społeczna w samym Iraku oraz problemy wewnętrzne w Teheranie mogą oczywiście utrudnić życie Iranowi, ale z całą pewnością nie będą oznaczały końca dominacji tego kraju nad Irakiem.